zbudowany w latach 1905-1909. Wyposażenie kościoła to aż 7 neogotyckich ołtarzy, neogotycka ambona, tabernakulum i 4 neogotyckie konfesjonały. Charakterystyczną cechą tej budowli jest wielka ilość, czyli 67 wizerunków świętych w rzeźbach, płaskorzeźbach i obrazach na zewnątrz i wewnątrz kościoła oraz ołtarza. Kościół świętego Józefa został zbudowany w ramach konkursu na najpiękniejszy kościół. Widzimy tutaj wieżę, która jest inspirowana wieżą mariacką. Jest to z pewnością bardzo oryginalne dzieło. Warto się przy nim zatrzymać na dłużej. Znajdujemy się na kładce Bernatka. Kładka ta łączy Kazimierz z Podgórzem. Niektórzy znają to miejsce jako kładka zakochanych. Na barierze mostu zapięto setki kłódek z wypisanymi, a wygrawerowanymi imionami, inicjałami czy datami. Zakochane pary wieszają kłódkę na moście, zatrzaskują ją, po czym wrzucają kluczyk do Wisły na znak, że ich uczucie pozostanie nierozerwalne do końca życia. Powstanie tej kładki przyczyniło się do ożywienia kulturalnego i turystycznego, prowadzących do niej ulic po obu stronach rzeki. Dla niektórych jest to miejsce po prostu chętne do odwiedzania i patrzenia, jak wiele osób potrafi sobie przypieczętować miłość na zawsze dzięki tym kłódkom. Przejdziemy teraz, oglądając je po kolei. Przywędrowałyśmy teraz na plac bohaterów getta, zwany niegdyś Placem Zgody, który jest miejscem upamiętnienia tragicznych wydarzeń związanych z tragedią krakowskich Żydów. To właśnie tutaj byli oni zwożeni, aby potem przewieźć ich do obozów zagłady w całej Europie, między innymi w Krakowie był to obóz w Płaszowie.